Kryptomasters przedstawiają... Cześć, z tej strony Maciek, wieczorek Kryptomasters. Dzisiaj chciałbym pogadać z Tobą o Bitcoin Cashu, czyli o forku Bitcoina, który powstał około w połowie 2017 roku. To było chyba na początku sierpnia. Tak czy inaczej, jest to jeden z najsensowniejszych, czy wręcz spośród większości absurdalnych forków Bitcoina, takich jak Bitcoin Gold, no to Bitcoin Cash ma się czym pochwalić. Dzisiaj chciałbym Ci pokrótce o tym opowiedzieć, ale to tak naprawdę skrótowo o ostatnich wydarzeniach w tym temacie. A propos ostatnich wydarzeń, już bardzo wkrótce na webinarze będę mówić o ostatnich wydarzeniach w ogóle w świecie kryptowalut, zarówno w świecie Liska, IOTY, Experti i różnych innych projektów, jak również tak ogólnie na rynku, co się dzieje w ostatnim czasie. No i przy okazji będę rozdawać na tym webinarze, myślę, że fajny prezent, niespodziankę. Także zapisz się na ten webinar z linka pod tym nagraniem. No i Roger Ver. Roger Ver to nie jest twórca Bitcoin Casha, ale jest jego intensywnym promotorem. To jest człowiek zwany niegdyś Jezusem Bitcoina, do dziś niektórzy tak mówią, który w magicznych okolicznościach któregoś dnia nagle zmienił front i stwierdził, że jednak Bitcoin to nie jest Bitcoin, jednak Bitcoin Cash to jest prawdziwy Bitcoin. Te magiczne okoliczności, jak się domyślam, bo oczywiście nie mam na to dowodów, no ale to jest jakby chyba oczywiste, że magiczne okoliczności polegały na przelewie odpowiedniej wysokości. No i nagle odkrył, że jednak Satoshi Nakamoto się pomylił i tak naprawdę on chciał stworzyć Bitcoin Casha, bo mniej więcej taka jest narracja Rogera Vera. No i tutaj im dalej w las, tym jest ciekawiej, chociaż trzeba Bitcoinowi Cashowi przyznać to, że ostatnio dzieją się w miarę pozytywne rzeczy dla niego, częściowo. Wprawdzie on w wywiadzie mówi takie historie, że co on tu ciekawego powiedział, że inwestycja w Bitcoin Cash jest lepsza niż Bitcoina. Także dość, nie wiem, czy to może to jest wyrwane z kontekstu, bo to trzeba pamiętać, że to jest artykuł, także może tak być, że to jest wyrwane z kontekstu, zwłaszcza, że na kryptofakty.pl to jest jeszcze tłumaczenie pewnie z zagranicznego artykułu, więc gdzieś to tam, a to wszystko się bierze jeszcze z wywiadu radiowego, także może gdzieś to zaginęło. Nie wiem, czy ktoś byłby na tyle nieprofesjonalny, żeby dawać takie klejmy tak zwane, czy takie, nie wiem, obietnice, że coś na pewno jest lepsze, no bo tak brzmi to zdanie, nie, że jeżeli wszystko wyjdzie, albo mam nadzieję, tylko nie, inwestycja w Bitcoin Cash jest lepsza niż Bitcoina, ale akurat po Rogerze Verze bym się do końca nie zdziwił, bo on dość ciekawe argumenty czasem wysuwa, jak właśnie to, że Bitcoin Cash jest tym, co chciał stworzyć Satoshi Nakamoto. Tak jak on by, nie wiem, go znał, pisał z nim maile i Satoshi by mu tam pisał regularnie, że stary, kurczę, dobrze, że poprawiłeś Bitcoina. Także to jest ciekawe. Tak czy inaczej on powiedział, że inwestując lub grając w hokeja nie jeździsz tam, gdzie jest krążek, tylko jeździsz do miejsca, w którym będzie on w przyszłości. W tej chwili powstają różne rodzaje działalności na bazie Bitcoin Cash, więc myślę, że w przyszłości Bitcoin Cash to najlepsza inwestycja. No i ogólnie okej. Każdy może myśleć co chce, jak najbardziej. Nie ma tu problemu i w zasadzie jest to wręcz mądra rada na zasadzie, że rzeczywiście to tak jak grasz w hokeja, no to nie jeździsz tam, gdzie jest krążek, tylko tam, gdzie on będzie. I rzeczywiście to prawo działa w inwestycjach, bo inwestuje się nie w oparciu o to, co dziś widać na CoinMarketCapach, tylko o to, co prawdopodobnie będzie widać. A większość inwestorów tego przecież nie rozumie, bo wiadomo, że jak jest czerwono na rynku, to wtedy ludzie wychodzą z kryptowalut, no bez czerwono, no to trzeba wychodzić, skoro jest taniej. Jak jest zielono, to wtedy wchodzą najbardziej. I później się dziwią, że coś im nie działa. Tak czy inaczej, faktem jest, że opłaty na Bitcoin Cashu są bardzo niskie. Ostatnio robiono taki stres test. Deweloperzy Bitcoina i można powiedzieć przyjaciele i tak dalej, osoby powiązane robiły stres test, czyli sprawdzały, ile transakcji uniesie ta sieć. Ponieważ w zasadzie główną różnicą Bitcoina Casha od Bitcoina prawdziwego, no, chociaż tu Roger Ver by się obraził za takie zdanie, bo to Bitcoin Cash jest prawdziwym Bitcoinem, no ale już nieważne. Roger Ver na klasycznego Bitcoina mówi Bitcoin Core, bo to już, żeby to nie było, że to jest normalny Bitcoin. Dlatego mi się to nie do końca podoba, bo to jest podpinanie się pod markę, którą ktoś stworzył,
która odniosła międzynarodowy sukces i teraz dodamy do tego słówko cash i zaraz, jeszcze to pół biedy, ale jeszcze zaczniemy opowiadać do tego, że to jest prawdziwy Bitcoin, no to trochę chyba nie fajnie. No ale to każdy ma tutaj swoje oceny. Tak czy inaczej, trzeba przyznać uczciwie dziennikarsko, że stres test Bitcoin Casha wyszedł bardzo, bardzo dobrze, bo się okazało, że zrobiono ponad 2 miliony transakcji w ciągu doby i w ogóle to nie dźwignęło opłat transakcyjnych, a nawet w którymś momencie je obniżyło. Czyli no, nie dość, że te transakcje szły na czas, to jeszcze obniżyła się ich cena z 0,002 dolara na 0,01 dolara z hakiem. Także widać, że dobrze, pięknie, wszystko fajnie, pomijając parę detali, bo Roger Ver przed chwilą nam tutaj mówił, że no super jest ogólnie i krążek będzie w przyszłości w Bitcoin Cash, to jest prawdziwy Bitcoin. Tymczasem okazuje się, jak donosi Cointelegraph, że z kolei powołując się na badania Chain Analysis, Bitcoin Cash, płatności Bitcoin Cashem w marcu tego roku, w marcu roku 2018, to było 10,5 miliona dolarów, a w maju 3,7 miliona dolarów. Także no, delikatne pogorszenie sytuacji, więc nie wiem, czy bym aż tak tutaj no, ochoczo obiecywał zyski, no bo jakby nie było, w ciągu 2 miesięcy płatności spadły o 1/3, znaczy do 1/3, także no, kosmiczny spadek. Więc zobaczymy, zwłaszcza, że ten sam raport twierdzi, że sam Bitcoin, ten Bitcoin prawdziwy, oryginalny, będzie kosztować 98 tysięcy dolarów, znaczy, że może oczywiście w ciągu najbliższych 5 lat. Czy tak się wydarzy, oczywiście nie wiemy, natomiast no, w związku z tym uważałbym na tego typu obietnice, bo jak wiadomo, w świecie kryptowalut obietnice, no, nie można nic obiecywać tak naprawdę. No, to jest świat, który jest jedną wielką zagadką nawet dla Rogera Vera. Natomiast jeżeli chodzi o taki wniosek jakiś z tego, tu może jest jakiś programista blockchainowy, który mógłby w komentarzu napisać, żebyśmy się upewnili wszyscy. Natomiast z tego, co ja rozumiem z technologii blockchaina, to, że zwiększono bloki dwukrotnie, czyli że Bitcoin Cash ma 2 razy większe, bardziej pojemne bloki od Bitcoina, to jest oczywiście fajne i to odpowiada za to, że ten stres test tak dobrze wyszedł i że te transakcje dzisiaj są rzeczywiście tańsze niż na Bitcoinie. Natomiast z tego, co również zrozumiałem, różnica ta technologiczna nie jest tak poważna, żeby miała znaczenie już niebawem. Kiedy niebawem? No choćby wtedy, kiedy upowszechni się sieć Lightning Network dla Bitcoina, kiedy to transakcje klasycznym Bitcoinem będą szybsze i prawie że darmowe. I co wtedy? I wtedy co będziemy opowiadać? Że Bitcoin Cash, że Satoshi może znowu się pomylił jednak, a może Satoshi w ogóle się pomylił, bo przecież może on nie chciał Bitcoin Casha stworzyć, tylko chciał stworzyć Nano, bo na Nano albo na IOTie są transakcje zupełnie darmowe. No to może to chciał stworzyć Satoshi. Więc chodzi o to, że ogólnie fajnie, że jest dużo projektów, że jest dużo pomysłów, jak najbardziej, niech przedsiębiorcy wprowadzają swoje rozwiązania. Natomiast, no, po pierwsze, obiecywanie zysków to zawsze jest powodem, dla którego powinna się zaświecać czerwona lampka. Po drugie, no, podpinanie się pod cudzy brand, pod gotową markę Bitcoin i tworzenie swojej Bitcoin Cash, po czym jeszcze przekonywanie całego świata, że Bitcoin Cash to jest to, co chciał stworzyć Satoshi, bo to była pomyłka i tak dalej. No to jest ogólnie słabe. I to, co jest jeszcze słabe i co chyba jakby powoduje, że mam co najmniej mieszane uczucia wobec pana Rogera, to jest, bo to, że ktoś dostaje pieniądze i promuje jakąś kryptowalutę, niech sobie biorą, że tak naprawdę byście zobaczyli amerykański YouTube, to tam nikt nic nie robi za darmo. Tak naprawdę, tam wszystkie analizy, researche są płatne, to jest standard, więc ale spoko, niech tak będzie, jeżeli ktoś o tym oczywiście poinformuje, powie, jaka jest sytuacja, jak najbardziej. Roger Ver też, w zasadzie nie wiem, czy on się przyznał do tego, ile kasy, znaczy nie musiał się przyznać ile, ale czy się przyznał do tego, że dostał pieniądze za przejście na pokład Bitcoin Cash, to nie wiem, szczerze mówiąc. Natomiast żeby przy tym, jak już bierzesz pieniądze, to żeby robić takie chwyty, że po pierwsze obiecujesz ludziom zyski, a po drugie wykorzystujesz cudzą markę, markę w sumie społeczną, no bo Bitcoin jest dobrym publicznym, no to jest niefajne. I to, co jeszcze jest niefajne, to jest to,
co pojawiło się w pewnym wywiadzie, może to widziałeś. Tutaj pan robiący wywiad pyta pana Rogera Vera o Bitcoin Cash'a, ale używa nazwy Bcash, ponieważ mnóstwo osób za granicą używa nazwy Bcash zamiast Bitcoin Cash. No i Roger Ver tutaj jest mocno niepocieszony, że to nie jest Bcash, to jest Bitcoin Cash, obrażasz mnie. I to, że się wkurzył i tak dalej, no bo faktycznie ten prowadzący, trochę widać, że on go podpuszcza i że robi to celowo, więc to nie jest też tak, że prowadzący się zachował w pełni fair. Natomiast to, jak tutaj Roger reaguje, jest mega ciekawe, bo dobra, jakby powiedział, proszę cię, nie używaj nazwy Bcash, bo to się nazywa Bitcoin Cash i tak dalej, jasne. Natomiast tutaj padają hasła w tym wywiadzie, które znajdziesz na YouTubie, wpisując te słowa, 4-5, Roger Ver Rage Quit Interview. No to Roger Ver tutaj krzyczy, że kim ty w ogóle jesteś, żeby mi mówić takie rzeczy. Ja jestem wielokrotnym milionerem i to jeszcze przed Bitcoinem byłem milionerem i tak dalej, i tak dalej. I to on tu powtarza to parę razy, on tam potem krzyczy. Ten człowiek, który robi, no tak, jestem milionerem, jestem w ogóle fajny, jestem bogaty i w ogóle jestem nad człowiekiem, więc dlaczego ty mówisz, że Bcash? Więc to jest mega śmieszne dla mnie, słabe. I tu już jest krzyk, awantura, pretensje. Potem już jest tam wypominanie, że Roger Ver temu wywiadowcy, że tak powiem, coś tam wypomina, że ty miałeś jakąś inwestycję i ona nie wyszła i straciłeś kupę kasy na tym i tak dalej, więc co ty się znasz? Tak się nie prowadzi rozmów i zwłaszcza jak się z profesjonalnym biznesmenem, a takim za takiego podaje się Roger Ver. I faktem jest, że to jest człowiek z kasą i on zarówno w świecie Bitcoina zarobił miliony i przed Bitcoinem też zarobił miliony. Niemniej jednak, no ja znam sporo milionerów i większość z nich jest na poziomie. W sensie po większości z nich nawet się żaden, może nie żaden, ale większość z nich nawet ci nie powie, że są milionerami, bo jakby nie widzą takiej koncepcji, żeby chodzić po świecie i rozpowiadać, że się jest bogatym. No jakiś absurd. Niektórzy to się wręcz ukrywają ze swoim bogactwem, natomiast ci, którzy się specjalnie nie ukrywają, bo mają fajne samochody i tak dalej, no po prostu się też nie afiszują tak, żeby krzyczeć komuś, że kim ty jesteś, ja jestem milionerem wielokrotnym i tak dalej, zrobiłem wiele milionowych biznesów. To jest mega, mega słabe, a jeszcze wypominanie komuś, że dobra, ja tu jestem turbo milionerem, a ty to jesteś nikim, bo tobie biznes jakiś nie wyszedł. No to chyba nie najlepiej świadczy o tym panu. Tutaj ten pan jeszcze tłumaczy, że Bitcoin to nie jest biznes, tylko to jest kryptowaluta, która zmienia świat. Ale Roger już był zestresowany. No wywiadowca go dalej oczywiście podpuszcza, że tam nikt poza tobą i jakimiś ziomkami z Bitcoin Cash'a nie nazywa tego prawdziwym Bitcoinem. I koniec wywiadu, dostał faka, także no, czy to jest profesjonalne zachowanie, każdy musi sobie ocenić sam. Oczywiście każdemu może się pewnie wydarzyć gorsza chwila, zły dzień i wkurzenie, jak najbardziej, on był też podpuszczany, tak jak powiedziałem, natomiast no, mimo że Bitcoin Cash jest chyba w tym momencie najlepszym z forków Bitcoina, bo tam te wszystkie czary mary, Bitcoin Goldy, Diamondy, nie wiadomo jakie inne, no to wszystko jest taka zazwyczaj pomyłka z góry na dół, a przy tym Bitcoin Cash rzeczywiście no, działa, są te transakcje, są robione testy i tak dalej. Natomiast no, używalność, może nie użyteczność, tylko używalność spada i to znacząco. No i też ten sposób marketingu mi się ogólnie nie podoba. Ja lubię marketing, kręci mnie marketing, uważam, że to fajne, że firmy się promują, że portale się promują i tak dalej, jak najbardziej. Natomiast trzeba to robić z głową i niekoniecznie wykrzykiwać ludziom, jakim się jest człowiekiem sukcesu i że oni są nikim. I niekoniecznie podpinając się przy tym wszystkim pod markę, której się samemu nie stworzyło, a twierdząc, że to właśnie tym ta marka jest, bo to jest absurd. To wyobrażasz to sobie, że ja dzisiaj tworzę Coca-Colę Crypto, Coca-Cola Crypto Masters albo Cola Masters i teraz będę opowiadać na lewo i prawo, że tak naprawdę prawdziwy twórca Coca-Coli, który zapewne już nie żyje, to on tak naprawdę chciał, żeby ta cola miała taki skład, jak właśnie ma Cola Masters i że Cola Masters to jest prawdziwa cola, a ta Coca-Cola to jest ściema, to jest pomyłka, to już jest przeżytek, to jest bez sensu. No,
ja nie umiem zrozumieć w ogóle, czemu się robi takie numery. Przecież z majątkiem i możliwościami i ogarnięciem Rogera Vera, no przecież można by to było zrobić chyba trochę inaczej i generowałoby to chyba bardziej pozytywne emocje. Napiszcie w komentarzu, co sądzicie o Bitcoin Cashu, czy Wam się ta kryptowaluta podoba. Ona na pewno działa, także nie można powiedzieć, żeby ona nie działała, żeby ona, no będąc uczciwym, no to w tym momencie ona faktycznie działa lepiej niż Bitcoin. Transakcje są szybkie, są tanie, więc jak najbardziej. Natomiast ten sposób marketingu zraża mnie dość mocno i osobiście mimo wszystko trzymam kciuki, żeby Bitcoin z pomocą sieci Lightning Network trochę dokopał temu Bitcoin Cashowi. A jak uważacie Wy? Napiszcie w komentarzach, co o tym sądzicie, czy się zgadzacie, czy macie inne zdanie, czy lubicie Rogera Vera, czy nie lubicie, czy Bitcoin Cash jest dobrą inwestycją długofalową, bo o to chodzi tutaj w tym wszystkim, bo wiadomo, że tradersko to można na Bitcoin Cashu jak najbardziej zarobić, bo cena się waha i to w sumie tyle, co trzeba do szczęścia traderowi, natomiast pod kątem długofalowości ja się obawiam tego typu projektów, które nawet jak działają, no to mają tego typu oryginalny sposób marketingu, mówiąc delikatnie. Napiszcie w komentarzach i do usłyszenia już wkrótce na webinarze o nowościach w branży. Cześć!